kongres świadków Jehowy to dopiero będzie od lipca tu na Legii. Ale przecież, że ci Moherowicz tutaj z Radia Maryja nie mają nic wspólnego z tym kongresem. Całą problematykę kongresów, konferencji do tych niewykorzystanych szans, które właśnie w jakiś sposób... Niewykorzystane szanse, jak babka nie miała w ręku Pisma Świętego, to co ona może powiedzieć? Te zakonnice to też nie miały, one miały tam, mają brewiarze, książeczki, cuda nie widzę. Ale to trzeba żywcem czytać historię biblijną, to wtedy inaczej. Że często nie doceniamy. A te przeróbki, te z gwiazdkami, coraz bardziej popularne staje się wśród młodzieży, może to nie ruch, ale takie zawołanie Viva la vida, życie na żywo, żyj tak, by to życie twoje nie było skostniałym. Chciałbym was jako młodych zapytać, ten ksiądz to jakiś taki nadziwny głos, ten Benedykt. Akademickie to życie uniwersyteckie. Jest dla was szansa. On tak troszeczkę stara się ładnie mówić, ale to u niego wychodzi sztucznie. Tak jak chociażby będąc w mediach. Teraz w radiu nasza audycja jest na żywo, bez retuszu, bez wycięcia mojego podwójnego, bez na przykład. Ono takie jest, czyli jest to życie na żywo. Mierzenie się z tym życiem. Czy studia pomagają wam żyć na żywo, czy wciskają was w jakieś takie klatki dorosłych, którzy chcą uczynić z was posłuszne marionetki swojego systemu wartości postrzegania świata. No jak to wejdzie między katolickie wrony, to musi krakać jak i one, co to znaczy marionetki. Świadomie oczywiście trzeba brać pod uwagę to, że na pewno są dookoła nas bliscy, przyjaciele, którzy podpowiadają, które studia wybrać, a których zdecydowanie nie wybierać. Jednak będąc tutaj, raczej nie sądzę, aby którykolwiek ze studentów był tutaj pod jakimś straszliwym przymusem i robił to wszystko na siłę. Także myślę, że już wybierając studia, człowiek wie na darmowy przejazd 50 zł. Darmowy przejazd 50 zł PLN. Polecam, skorzystaj z darmowego przejazdu do 50 zł. Wystarczy pisać kod. Nawet w pewnym sensie, zwłaszcza osoby, które do tej pory mieszkały w domu, które mieszkały z rodzinami, które żyły w taki typowy sposób, licealny, wracały po szkole do domu, był obiad i tak dalej, i nagle wyjeżdżając ze swojego miasta, tak jak ja to zrobiłam, mogą poczuć się troszkę przytłoczone tą wolnością, ponieważ w tym momencie stoją przed wyborem, czy pójdę na wykład, czy pośpię godzinę dłużej, czy pójdę na konferencję, czy pójdę do sklepu. To są takie bardzo proste wybory, ale wtedy dopiero człowiek uświadamia sobie, jak ogromną wolność dały mu te studia. Ale myślę, że zdecydowanie ten okres 5-letni w moim przypadku był czasem ogromnego rozwoju, zwłaszcza tutaj ważnym czynnikiem jest sam wyjazd z rodzinnego domu, ale także miasto Toruń, które jest naprawdę przepięknym miastem. I choć tak jak kocham mój rodzinny Szczecin, uważam, że piękna jest Warszawa, Poznań i Kraków, jednak uważam, że Toruń ma niezwykle sprzyjający piękne groby pobielane też są klimat, piękne. Jest miastem ale jacy ludzie są. Będą wyglądać, ale na razie są zagubieni, jakby teraz nie wiedział, w którą stronę biec. Florencji uciekał w stronę własnej bramki, ostatecznie podał piłkę do Salvatore Sirigu. Zaza, on rzadko dzisiaj przy piłce, teraz też wycofał się na własną błąd. Simone Zaza, który miał jedną świetną okazję i dostrzegł, że jest szansa na przegranie akcji prawą stroną. Szansa była pod warunkiem, że podanie byłoby dokładne, a nie mijałoby włoskiej, nie mijałoby irlandzką obronę tak jak to zrobił, że spokojnie zorientował się w tym wszystkim Stephen Ward. Ale Irlandczycy też nerwowo, dosyć nerwowo chcą szybko przenieść się jak najbliżej pola karnego. Tutaj niestety jak w życiu bardzo teraz potrzeba cierpliwości. Myślę, że Irlandczykom też w tym, żeby sforsować tę włoską defensywę. Włosi bronią się skutecznie, Irlandczycy atakują, ale niewiele z tego wynika. 67. minuta meczu Włochy-Irlandia 0-0. Centymetrów, a od 42 to dopiero będę zadowolony. W przypadku... Oczywiście to się przesunie, jakoś absolutnie to się za moment przesunie. Kolejnym problemem, zwłaszcza w przypadku osób ćwiczących, to jest to, że te osoby do pewnego czasu faktycznie nabierają w sposób w miarę zdrowy masy mięśniowej, ale po pewnym etapie organizm po prostu nie jest w stanie.
również dochodzi do pewnych uszkodzeń, na przykład kolan, czy w ogóle kręgosłupa, w zależności od tego, co się robi. W związku z czym zaczynają czasami brać sterydy i tym bardziej jeszcze swój organizm obciążają. Bo właśnie chciałam zapytać o to, do tanoreksji, czyli od solarium jeszcze za chwilę przejdziemy, bo jeśli chodzi o to, jak realne zagrożenia niosą ze sobą te uzależnienia, bo no właśnie, no człowiek ćwiczy, no są sportowcy, którzy ćwiczą codziennie i tak dalej. No co w tym w zasadzie złego? Zostawmy na razie na bok takie problemy, nie wiem, towarzyskie na przykład, że porzucamy grupę przyjaciół, bo wolimy ćwiczyć. No trudno, powiedzmy, że tak po prostu jest. Ale to w jakim sensie uzależnienie od ćwiczeń może nam zagrażać? Także naszemu zdrowiu. Czy może tak być? Zdecydowanie zdrowiu, ze względu na to, że w przypadku sportowców, w przypadku osób, które zajmują się sportem w sposób profesjonalny, te osoby mają całe zaplecze dodatkowych osób, które się nimi zajmują. To są masażyści, to są fizjoterapeuci, to są trenerzy, to są osoby, które profesjonalnie znają się na tym, w jaki sposób obciążyć poszczególne części ciała, żeby nie zrobić sobie krzywdy. I kiedy odpocząć. I kiedy odpocząć. Natomiast osoby, które w ten sposób nie korzystają z siłowni, z biegania, z jakiejkolwiek formy sportu, po prostu są pozbawione tej wiedzy. Czyli pierwsze symptomy, które mogą zacząć być obecne, to są problemy z kolanami, to jest przeciążenie kręgosłupa, to jest nieodpowiednie ćwiczenie w stosunku do pewnych wad kręgosłupa. Jeżeli dojdą do tego sterydy, to są problemy z sercem, problemy z krążeniem, to będą problemy z potencją wśród mężczyzn. Dlaczego? Jak to działa? Sterydy powodują wzmożoną pracę organizmu, co oznacza, że jest większe obciążenie serca i całego układu krwionośnego. I ponieważ to jest takie stymulowanie dodatkowym środkiem, to serce stara się pracować, ale po prostu nie jest w stanie nadążyć za wyczerpanym organizmem. Każda taka substancja powoduje wyczerpanie organizmu na długą metę, a takie osoby nie będą korzystały ze sterydów tylko, żeby raz się pokazać na siłowni, czy tylko raz wyjść na plażę. To są osoby, które jak zaczną, to raczej będą kontynuowały, bo będą dążyły do coraz większych efektów, coraz lepszych efektów, coraz większego powiększenia tych bicepsów. Nie ma żadnej mety, prawda? To jest nie ten kłopot związany z tymi uzależnieniami. Jesteśmy na Facebooku Radia Tok FM, można zadawać pytania, także na wieczór@tok.fm, można także zadzwonić 22 44 44 044, jeśli mają pytania oraz jeśli chcieliby Państwo porozmawiać się z terapeutką, która dyżuruje obok naszego studia, panią Elżbietą Stawecką z Fundacji Inspiratornia. Ale czy uzależnienie od ćwiczeń to jest sprawa typowo męska? Faktycznie częściej dotyczy mężczyzn niż kobiet, ale nie jest typowo męska. Czyli nie mówimy tutaj o proporcjach typu 90% do 10, tylko raczej 60 do 40, czy w zależności od badań nieco to będzie się zmieniało. Faktycznie jest to raczej domena, ile częściej są to mężczyźni niż kobiety i częściej są to osoby, które uprawiają sport zawodowo albo które uprawiały sport zawodowo i już przeszły na swego rodzaju emeryturę. To w takim razie przejdźmy może do tanoreksji, tej drugiej działki, tej drugiego uzależnienia, o którym dzisiaj mówimy. Czyli to jest uzależnienie z dwóch stron jednocześnie, tak? Albo od samej czynności chodzenia na solarium i unikamy trudnych elementów, albo chcemy być po prostu opalone. I specjalnie używam tej końcówki żeńskiej, żeby zadać pytanie, czy przypadkiem nie jest to uzależnienie typowe bardziej dla kobiet. Zdecydowanie bardziej typowe tutaj dla kobiet, tak, niż dla mężczyzn. To w związku z tym, że to nie jest zbyt dobrze przebadane, badania dotyczą tylko kilku krajów na świecie, głównie to są Stany Zjednoczone, ale też kraje skandynawskie, to trudno nam jest mówić o procencie rozpowszechnienia. Natomiast to, co jest bardzo ważne, to jest to, że wśród osób, które faktycznie już zachowują się w taki sposób, że moglibyśmy uznać, że są uzależnione, to są osoby, w których rodzinie były nowotwory skóry, to są osoby, które w bliskim swoim kontakcie doświadczyły negatywnych konsekwencji związanych z opalaniem. I to nie robi na nich wrażenia? Nie robi na nich wrażenia. W dalszym ciągu kontynuują. To jest bardzo ważna informacja, zwłaszcza jeżeli mówimy o profilaktyce, bo samo informowanie
samo doświadczanie, może nie na własnej skórze, ale wśród rodziny, nie jest wystarczające. Czyli to nie ta standardowa profilaktyka, od której powoli odchodzimy na szczęście, tylko ewidentnie to są jakieś cechy psychologiczne, mówię jakieś, ze względu na brak ewidentnie badań, nad którymi powinniśmy pracować. Bo trzeba to podkreślić wyraźnie, chociaż wydaje się, że jest to sprawa dość znana, ale czemu nie? Chodzenie do solarium bynajmniej nie jest sprawą bezpieczną. Skąd się biorą te różnice? Że od ćwiczeń, od sylwetki trochę bardziej mężczyźni, a od bycia opaloną bardziej kobiety. Dlaczego akurat tak? To jest sprawa kulturowa? Ja myślę, że to jest przede wszystkim sprawa kulturowa. Powoli to się zmienia, ale pamiętajmy, że jeszcze 20 czy 30 lat temu, a być może nawet mniej, było tak, że kobieta, że idealna kobieta to była kobieta szczupła, raczej blada, delikatna, a mężczyzna... Wiotka najlepiej. Dokładnie. A mężczyzna umięśniony, silny. Jest to oczywiście trochę podyktowane biologicznie, ewolucyjnie, czyli mężczyzna to jest ten, który z tą dzidą będzie latał za, czy biegał za zwierzyną po lesie. Natomiast obecnie, czy od niedawna, to się powoli zmienia. I teraz taki obraz atrakcyjnej kobiety to już nie jest ta wychudzona, wręcz anorektyczna, tylko to jest kobieta może nie umięśniona, ale z zarysowanymi mięśniami. To jest kobieta, która powoli się zmienia. I być może to też jest związane z tym, że coraz więcej kobiet będzie miało potencjał uzależniania się właśnie od ćwiczeń. Zamienią sobie po prostu inne akurat na ćwiczenia. A jednocześnie solarium jest trochę niemęskie, więc akurat tam się nie chodzi. I tak to kultura nami rządzi, a propos, jeśli ktoś by coś mówił o jakiejś wolnej woli ludzkości. I co my wiemy o statystykach? Jaki jest skala w kraju, na świecie? Czy są takie badania robione dotyczące takich jednak, jak mówiłyśmy, dość nowych uzależnień? W Polsce, jeżeli mówimy o anoreksji, o bikoreksji, nie ma takich badań. Nie ma badań. Mamy inne uzależnienia behawioralne zbadane, mamy na przykład pracoholizm i tu a propos płci, to akurat to jest demokratyczne uzależnienie, bo kobiety i mężczyźni tak samo są pracoholikami. Podobnie zresztą jest z uzależnieniem od internetu. Natomiast niestety nie wiemy jeszcze, jak to wygląda, jak skala tego zjawiska wygląda w Polsce. Mhm. Możemy przypuszczać, że jest to takie standardowe do 5% populacji. Bo przyjmujemy, że w przypadku uzależnień behawioralnych w różnych innych społeczeństwach, w innych krajach to jest, bezpiecznie możemy powiedzieć, że to jest do 5%. Natomiast co ciekawe, badania do tej pory prowadzone poza Polską sugerują, że rozpowszechnienie uzależnienia od ćwiczeń jest pomiędzy 10 a 20%. To jest gigantyczne. To jest wręcz niemożliwe, żeby tak było. I oczywiście nie jest to prawdą, że do 20% społeczeństwa jest uzależnione od ćwiczeń. Wynika to z pewnego problemu z samą definicją uzależnienia od ćwiczeń, bo jeszcze o tym nie mówiliśmy i za tydzień, jak dobrze pamiętam, będą Państwo rozmawiali o zaburzeniach odżywiania się. Mhm. Natomiast uzależnienie związane z uprawianiem ćwiczeń może być wtórne albo pierwotne. Pierwotne wtedy, kiedy mówimy faktycznie o tym, że uprawiamy ćwiczenia dla uprawiania ćwiczeń i jest to o czym do tej pory mówiliśmy, a wtórne uprawiamy ćwiczenia po to, żeby na przykład schudnąć, po to, żeby regulować swoją wagę. I wtedy wpadamy w ten kłopot. Tak, i możemy mieć do czynienia z dodatkowo zaburzeniami odżywiania się i to może działać w dwie strony. Albo zaczynamy od zaburzeń odżywiania się i staramy się, zwłaszcza w przypadku bulimii, kontrolować to poprzez ćwiczenia, albo odwrotnie, ćwicząc, staramy się dodatkowo to kontrolować i być może dochodzimy do zaburzenia, które nazywamy ortoreksją. I jeżeli połączymy jedno i drugie, to faktycznie może być tak, że mamy do 20% populacji, ale to nie jest patologia jako taka, tylko pewne symptomy zaburzeń. Natomiast standardowo bym powiedziała do 5% i powyżej tych 5% bym raczej nie śmiała się wyjść. Ale to tak samo jak z uzależnionymi od hazardu. Tak, bo właśnie o tym chciałam powiedzieć, to bo to jakoś tak się zaczyna sumować. 5% tu, 5% tam, 5% gdzie indziej. Wyjdzie na to, że połowa społeczeństwa jest jakoś uzależniona albo się niektórym to nakłada. Oczywiście ja trochę tutaj żartuję, ale no też nie do końca, bo to się okazuje, że uzależnienia behawioralne mogą być dużo powszechniejsze, niż by się nam właśnie jakoś tak wydawało. Ale chciałam zapytać o inną rzecz. Maja wspomniała o hazardzie, to mi przypomniało z kolei kasyna, co do których mamy jakieś takie pretensje trochę, żeby pilnowały tych osób, które są ewidentnie uzależnione, żeby z nich nie zdzierały, żeby im blokowały dostęp i tak dalej, i tak dalej. Tak
sobie byśmy to wyobrażali, żeby oni to kontrolowali? A w przypadku solariów, a w przypadku siłowni, czy są takie pomysły w ogóle? W przypadku solarium nie spotkałam się z takim pomysłem, aczkolwiek odpowiedzialny biznes, czy odpowiedzialna osoba prowadząca jednak to solarium, jeżeli zobaczy osobę, która jest ewidentnie pomarańczowa i do niej przychodzi, to powinna odmówić. Natomiast jeżeli ona odmówi, to jest na pewno zaraz inne solarium, które być może nie odmówi. Natomiast tutaj faktycznie jest to na tyle widoczne i zagrażające zdrowiu i życiu, że być może w takim kierunku pójdziemy. Natomiast w przypadku ćwiczeń, żeby był odpowiedzialny trener na siłowni, który stwierdzi tak tylko nad rzutem oka, że ktoś jest uzależniony i go wyrzuci. Trenera zaraz można zmienić siłownię. Dokładnie. To jest dużo trudniejsze, to jest dużo bardziej skomplikowane i generalnie opalanie się jest mniej zdrowe niż ćwiczenie. Ja myślę, że jak rozmawiamy o CSR-ze, tak, o strategii odpowiedzialnego biznesu, to on tak naprawdę nie istnieje, jeżeli rozmawiamy o uzależnieniach behawioralnych. Znaczy, ani niewiele firm hazardowych robi jakieś działania w kierunku tego, żeby przeciwdziałać jakąś profilaktykę, informacje, edukację, adresować do graczy, do hazardzistów. Nie mamy przecież żadnych kampanii informacyjnych, ani żadnych działań na przykład w centrach handlowych na temat zakupoholizmu. Jest właściwie wręcz odwrotnie, prawda? To centrum handlowe po prostu wygląda jak jakiś kolorowy plac zabaw i kusi nas różnymi ofertami, żebyśmy tam jak najdłużej i jak najwięcej czasu spędzili. Ja cały czas wierzę w to, że dzięki na przykład takim działaniom, jakie podejmuje moja fundacja, że ten CSR się będzie rozwijał. Na przykład robiliśmy szkolenia dla firm bukmacherskich i dzięki temu na przykład odezwało się do nas jedna z sieci z kasy, która chce także przeszkolić swoich pracowników. Więc to jest to, co ja powiedziałam na samym początku, że my jesteśmy na początku drogi. Także jak rozmawiamy o uzależnieniach behawioralnych i o tym, jakie należy rozumieć, czy jak rozróżniamy je od chemicznych, na przykład w wypadku tych uzależnień behawioralnych, no tak naprawdę rozmawiamy najczęściej o tych codziennych czynnościach i terapia, leczenie, no nie może prowadzić do abstynencji, nie możemy żyć bez zakupów, bez chodzenia do pracy, czy korzystania. Bez opalania można akurat żyć. Chociaż bez opalania bez można. Bezcelowego opalania. Tak, bezcelowego opalania można żyć, ale na naszym Facebooku pan Paweł napisał, myślę, ważną uwagę. W państwa narracji każdy sport amatorski poważnie uprawiany jest uzależnieniem. I myślę, że trzeba się do tego odnieść jeszcze raz, bo może gdzieś to umknęło w trakcie naszej audycji, która trwa już dobre pół godziny, więc może powiedzmy jeszcze raz, gdzie jest tutaj ta granica w tym, że ćwiczenie zaczyna być problemem, bo to nie chodzi o liczbę ćwiczeń, o częstotliwość ćwiczeń, to chodzi o nasz umysł, tak? O co się to robi, po prostu. Tak, takie podstawowe kryteria, które może warto by było teraz przytoczyć, to są, pierwsze z nich to jest zaabsorbowanie na poziomie poznawczym, czyli myśli, i na poziomie behawioralnym, czyli faktycznie nasze zachowanie. I to polega nie na tym, że faktycznie co drugi dzień, czy nawet codziennie sobie pobiegamy, ale co my poza tym bieganiem robimy i o czym myślimy. Jeżeli myślimy non-stop o tym bieganiu, jeżeli bieganie zaprząta nam cały czas, czy prawie cały czas nasze myśli, to być może należy to zrewidować. Kolejny obszar to jest wzrastająca tolerancja, czyli z czasem ja potrzebuję coraz więcej biegać, coraz częściej, coraz dłużej, żeby uzyskać ten sam oczekiwany efekt. To ale jest trochę trenowanie. To jest trochę trenowanie. Natomiast pytanie dokładnie, co nam to daje? Czy nam to daje to, że jak sobie pobiegam, to poczuję się, to sobie odpocznę i kropka, i ja to lubię? Czy to bieganie, to trenowanie powoduje, że ja zapominam o problemach, że ja idę się w ten sposób odstresować, a za 2 miesiące, czy chociażby za miesiąc, ja muszę już więcej pobiegać, żeby się odstresować, żeby uzyskać ten sam efekt. Czyli to musi być w wymiarze pewnego czasu i to powinno być wzrastające, ale w tym znaczeniu, że ja coraz bardziej uciekam od czegoś, z czym sobie nie radzę. Kolejna kwestia to są te objawy odstawienne. Oczywiście, że jeżeli często trenujemy i przestaniemy trenować, to się poczujemy dziwnie, tak? Bo to jest jakieś hobby fizjologiczne. To jest absolutnie normalne. Ale jak my się poczujemy na poziomie psychicznym, jeżeli kolega nas zaprosi na piwo, czy będzie mecz reprezentacji Polski w dzień, kiedy my na ogół ćwiczymy i my nie pójdziemy na ten mecz, bo musimy ćwiczyć? To jest takie podstawowe pytanie.
Ale nawet jak pani o tym mówi teraz, to widać, jak trudno jest złapać te granice, bo ktoś może powiedzieć, że no, nie idzie na mecz, no trudno, bo znaczy nie idzie oglądać meczu, nie jest tak łatwo pójść sobie na mecz prezentacji na mistrzostwa, ale nie idzie, bo uważa, że jego trening jest ważniejszy. To równie dobrze można to opisać jako bycie konsekwentnym. Absolutnie. Prawda? Może być też tak, że dopiero co za chwilę będzie jakiś maraton i do tego maratonu się przygotowujemy. Ale tutaj chodzi, jeszcze raz podkreślę, o takie konsekwentne powtarzanie tego zachowania, czyli zaniedbuję swoją rodzinę, nie odbieram dzieci z przedszkola, albo później odbieram dzieci z przedszkola, bo muszę dostosować odbieranie dzieci z przedszkola do mojego treningu, coraz mniej czasu poświęcam w pracy, czy wychodzę wcześniej, omija mnie w związku z tym awans, albo podjęcie jakiegokolwiek dodatkowego projektu i problemy w relacji z najbliższymi, czyli na przykład z żoną. W związku z tym, że tyle ćwiczę, to zaczynają się pewne problemy, pewne kłótnie na tym obszarze z żoną. I takie złożenie tego wszystkiego, o czym mówię, dopiero sugeruje, że mamy problem. Ale warto też powiedzieć, jak rozmawiamy o uzależnieniu jako takim, prawda? Czy jedną z podstawowych cech uzależnienia jest negowanie tego, że jestem uzależniony. I osoba uzależniona znajdzie sobie naprawdę dziesiątki argumentów i uzasadnień, dlaczego to zrobiła, a dlaczego tak postąpiła, a nie inaczej. Jest to po prostu jakby część mechanizmu tej choroby. No tak, ale to też nie jest takie proste, bo kiedy ktoś naprawdę nie jest uzależniony, to też powie, że nie jest uzależniony, więc to wszystko się tak samo nakręca. Ale jeśli słyszymy, że bliska nam osoba, żona czy mąż, czy partner, czy partnerka mówi, chyba coś jest nie tak, tak, to warto się nad tym zastanowić w tym momencie, bo ktoś widzi nas z bliska, a przecież z boku nieco, a zna nas bardzo dobrze. Mamy nadzieję, że trochę, panie Pawle, wyjaśniłyśmy tych różnic, chociaż faktycznie nie jest to łatwa do postawienia granica. Chyba dlatego jeszcze trudniejsze jest mówienie o tym uzależnieniu. Zadzwoniła do nas słuchaczka tylko z taką informacją, że jej ginekolożka opowiadała jej z kolei, naszej słuchaczce, że przychodzi do niej coraz więcej kobiet właśnie po solariach, jeśli można tak powiedzieć, po nadmiernym korzystaniu z solariów. I o ile dobrze pamięta, rak sutka się coraz powszechniej pojawia, co zdaje się jest wynikiem takiego właśnie nadprogramowego korzystania z solariów, czy też z zapalania w ogóle, bo przecież teraz nadciąga sezon, więc będziemy mieli bardzo dużo pomarańczowych wręcz ciał na plażach i tak dalej. Drogie panie, jak się w takim razie zabrać za jakieś leczenie? No, bo już nazwałyśmy to, przyznałyśmy, że jest coś takiego, są takie uzależnienia, no to teraz trzeba jakoś sobie z tym poradzić, pani doktor. Pierwsza i podstawowa kwestia to jest zgłoszenie się do specjalisty. No, ja bym jeszcze dodała, że nie do psychologa, tylko do terapeuty uzależnień. Tak, tak. To ciekawe, dlaczego? Tak. Nie każdy psycholog jest terapeutą, a tylko terapeuci mogą prowadzić, czy powinni prowadzić terapię jakiegokolwiek zaburzenia. No, czyli żeby psycholog powie pacjentowi. Można pójść do psychologa, który nie jest, czy nie wiadomo, czy jest psychoterapeutą, czy nie, na konsultacje, jeżeli takich konsultacji udziela. Pamiętajmy też, że w psychologii mamy kilka różnych kierunków, czyli może być faktycznie psycholog, który udziela konsultacji, ale dotyczących preferencji zawodowych. Czyli to zupełnie nie ten specjalista. No tak, oczywiście. Więc pierwszy krok ewentualnie do psychologa, który udziela konsultacji po to, żeby się dowiedzieć, po to, żeby uzyskać jakikolwiek kierunek wsparcia terapeutycznego. Pamiętajmy również, że jeżeli osoba jest w zaprzeczeniu, czyli jest w stanie zracjonalizować każde swoje zachowanie, to nie zmusimy jej w żaden sposób, żeby podjęła się terapii. I żona czy mąż, który będzie szantażował, że masz pójść na terapię albo masz pójść do tego lekarza czy psychologa, bo jak nie to, i tutaj jest szereg różnych pomysłów, to jeżeli taka osoba nie będzie zmotywowana albo nie zrozumie podczas jednego z pierwszych spotkań, że faktycznie może warto by było się nad problemem pochylić, to ona będzie nieobecna podczas tej terapii. Co z tego, że będzie chodziła, jak będzie sobie planowała, co to ona zrobi na solarium, albo gdzie pójdzie, albo do jego innego solarium pójdzie, bo może mężowi doniosą, albo na jaką inną siłownię. W związku z czym zdecydowanie to jest ta motywacja osoby, która ma problem. Czyli pierwszy krok to jest zwrócenie uwagi, takie przypatrywanie się sobie głębokie, czy to jest problem, czy jeszcze nie, czy może warto by było to zrewidować, a potem udanie się do specjalista. No tak, ale ta osoba, która jest uzależniona, musi być zmotywowana, żeby się z tego wyleczyć. Ale widzimy, że
nie jest zmotywowana i my, bliska jej osoba, chcemy ją jakoś nakłonić. Jak możemy to zrobić, skoro nie jesteśmy specjalistami w ogóle w żadnym stopniu? Myślę, że jedną z takich technik jest pokazanie, co ta osoba traci na angażowaniu się w to zachowanie. Czyli jakoś to zanotować na przykład? Oczywiście. Wszystko powinno być notowane, wszystko powinno być czarno na białym, bo jeżeli dochodzi do kłótni czy do wymiany zdań, to jest zaraz określenie, bo ty zawsze czegoś nie robisz. No nie, w zeszłym tygodniu raz wyniosłam śmieci, jak już zaczęły wychodzić same. Więc nie generalizowanie, ale podawanie bardzo konkretnych sytuacji w danym czasie, co się wydarzyło, jak również pokazanie, czy próba wspólnego zaobserwowania, co robiłeś 2-3 lata temu, w zależności kiedy to się zaczęło, a co robisz teraz, jak spędzamy wolny czas, po to, żeby pokazać, że kiedyś to było spędzanie wspólne, to było pójście na spacer, to było pójście do kina, to była romantyczna kolacja, pójście nie codziennie, tak? Tylko pewnie od czasu do czasu, a teraz to jest oglądanie telewizji, podczas gdy ty przychodzisz do domu o 23:00. I takie konkretne sytuacje mogą spowodować, że ta osoba być może zrewiduje to swoje zachowanie i posłucha, i pójdzie w dalszym kierunku szukać pomocy. Chociaż też mówi się o tym, że tak naprawdę osoba uzależniona, teraz akurat mówię na przykładzie uzależnienia od alkoholu, musi gdzieś dotknąć jakiegoś dna, jakiejś poważnej szkody, musi coś naprawdę stracić, czyli tutaj w przypadku tych akurat zjawisk, o których rozmawiamy, te anoreksji, bigoreksji, być może są to ewidentne szkody na zdrowiu fizycznym, prawda? Że jest też coś takiego, że osoba uzależniona, tutaj powtarzam akurat słowa terapeuty Roberta Rutkowskiego, który mi powiedział, że nie przypomina sobie pacjenta, który przyszedł na terapię zmotywowany o: proszę bardzo, ja od dziś nie będę pił alkoholu albo nie będę używał narkotyków. Tak? To jest niestety to gdzieś jest tak, że to musi być trochę okupione jakimś bólem, jakąś stratą i dopiero wtedy coś można z tym zrobić. Jest bardzo niewielki procent osób, które z jakiegokolwiek uzależnienia wychodzą faktycznie samodzielnie. Bardzo niewielki. Jest pewien, ale bardzo niewielki. Dlatego faktycznie to nie jest tak, że osoba uzależniona od czegokolwiek jest w stanie stwierdzić: okej, jestem uzależniony, ale wiem, że jakoś z tego wyjdę, pójdę po pomoc i sobie z tym poradzimy. To jest bardzo często takie przeświadczenie, że jest tragicznie, jest bardzo źle, nic więcej z tym się nie da zrobić. Zwłaszcza w przypadku na przykład hazardzistów. Oni faktycznie bardzo często tego dna dotykają, odbijają się od niego lub nie, ale nie widzą w ogóle możliwości wyjścia z tego problemu. I podobna sytuacja, jeżeli są już bardzo poważne konsekwencje, może być w przypadku uzależnienia od ćwiczeń. A jest wyjście z takiego problemu na przykład, jeśli Państwo czują, że mają kłopot z którymś z tych tematów albo z innym uzależnieniem behawioralnym, proszę zadzwonić 22 44 44 044, telefon Państwa odbierze Paweł Kierzniewski. Jeśli Państwo sobie będą tego życzyli, przekieruję do dyżurującej terapeutki pani Elżbiety Staweckiej z Fundacji Inspiratornia. To jest ten pierwszy krok, który można wykonać w tym momencie zupełnie anonimowo i zupełnie bezpiecznie. Zadzwonił do nas pan Tadeusz z Torunia, który pyta, czy uzależnienia, o których dziś mówimy, dotyczą także osób dobrze sytuowanych, bo stereotypowo mówi się mięśniak, solara i to się kojarzy z marginesem. Czyli takie w zasadzie pytanie dość klasyczne, szerokie, czy to może spotkać każdego w zasadzie? Tak. Tak, no, tak jest z uzależnieniami, że to jest choroba demokratyczna i tak samo jest z narkotykami. Takie długie pytanie, taka krótka odpowiedź. Zdecydowanie w przypadku tanoreksji nie aż tak dużo wiemy, natomiast badania przeprowadzone chociażby w krajach skandynawskich wskazują, że to wcale nie są osoby z marginesu, to wcale nie są osoby o niskim statusie socjoekonomicznym. To są osoby przynajmniej o średnim, jeżeli nie o wysokim. Natomiast w przypadku krajów skandynawskich to jest też o tyle ciekawe, że osoby, które by spełniały kryteria uzależnienia od opalania się lub bycia opalonym, bo tego jeszcze nie wiemy, ale kryteria związane z chodzeniem na solarium, w dużym procencie również mają problemy z nastrojem, z depresją i być może one starają sobie w ten sposób to regulować. No właśnie tak przyszło mi do głowy, że uzależnienie w takim razie, jeśli to jest uzależnienie behawioralne, czyli uciekanie przed pewnymi trudnymi sytuacjami w
właśnie zachowania, behawioryzm. W takim razie pozbycie się uzależnienia to jest pierwszy krok tylko, tak? Bo jeśli mamy jakiś głęboki problem, od którego uciekliśmy na plażę, czy do solarium, czy do siłowni, to nawet jeśli przekonamy się, że robienie tego to jest zły pomysł, to zaraz zaczniemy robić coś innego. Albo będziemy pracoholikami, albo wpadniemy w zakupoholizm, albo będziemy się obiadać, albo będziemy grali w hazard i tak dalej, i tak dalej. Absolutnie to jest pierwszy tak. krok, tak? Absolutnie tak. To nawet nie chodzi o to, żeby pozbyć się tego uzależnienia, ale żeby od początku pracować na przyczynach tego uzależnienia. U jednej osoby to będzie brak umiejętności radzenia sobie ze stresem, u drugiej osoby to będzie w ogóle depresja, u trzeciej osoby to będzie niska samoocena. W związku z czym, jeżeli nie dotrzemy do tego podstawowego problemu, to jeżeli osoba się wyuczy podczas terapii, że ma nie pić, no to pójdzie grać. Jeżeli wyuczy się, że ma nie chodzić na siłownię, no to pójdzie robić cokolwiek innego. W związku z czym absolutnie to jest praca na przyczynach, stąd taką terapią pierwszego wyboru jest tak zwana terapia poznawczo-behawioralna, gdzie ten element behawioralny faktycznie nas uczy, przynajmniej na początku, czego nie robić, jakich nawyków związanych z zachowaniem nie powtarzać, ale podstawą jest terapia poznawcza, ten element poznawczy, czyli praca właśnie na pewnych naszych schematach myślenia, na tym, co nam się wydaje, skoro mamy zaniżoną samoocenę, to pewnie uważamy, że jeżeli zaangażujemy się w takie ćwiczenia, to podwyższymy sobie samoocenę, bo będziemy wyglądali na atrakcyjnych w związku z tym, bardzo upraszczając. Więc przede wszystkim praca na tych podstawowych deficytach. Jeszcze wracając do kwestii związanej z ćwiczeniami, czy jest to w miarę demokratyczne, czy raczej to są osoby z nizin społecznych, absolutnie to są coraz wyżej sytuowane osoby. Więc to nie jest wcale kwestia, że to jest ten mięśniak, czy to jest osoba, która stoi pod sklepem z piwem i co najwyżej chodzi na siłownię. To są osoby, które pracują, które pracują na relatywnie wysokich stanowiskach i to jest ich sposób nieradzenia sobie bardzo często z problemami, z emocjami. Ale jeszcze jedno chciałabym dobrze zrozumieć, czy zaniżone poczucie wartości, czy jakieś kompleksy, czy widzenie swojego ciała jako jakby niedoskonałego, czy to jest to samo, co tak głębokie zniekształcenie oceny swojego ciała, jakie następuje na przykład w przypadku anoreksji? Czy to, że nie wiem, no każdy ma jakieś kompleksy, uważa, że jego nos jest taki, siaki czy owaki, czy to jest już to samo, co właśnie takie niedostrzeganie tego, że jestem odpowiednio szczupła, czy za szczupła i tak dalej? Czy tu jest tutaj też ta granica i jak sobie z czymś takim poradzić? Faktycznie jest tak, że jeżeli mówimy o bigoreksji, czyli o tej zniekształconej percepcji ciała w kierunku niebycia wystarczająco umięśnionym, to mechanizm jak za anoreksją jest wręcz taki sam. Ale bardzo trudne chyba do wykorzenienia. Bardzo trudne. W przypadku osób z zaburzeniami odżywiania się takimi jak anoreksja i podejrzewam, że bigoreksja i tanoreksja też związana ze zniekształceniem ciała, to raczej nie ta terapia, o której przed chwilą powiedziałam, tylko raczej zbadanie przyczyn czy poszukiwanie przyczyn w pewnych mechanizmach, które żeśmy nabyli być może jeszcze w dzieciństwie. Czyli jest to dużo bardziej skomplikowany obraz, wynikający w zależności od każdej osoby z czegoś nieco innego. To może być od traumy poprzez niewystarczającą akceptację przez rodziców, najróżniejsze powody, ale to nie są tylko i wyłącznie powody związane z brakiem umiejętności radzenia sobie ze stresem. To są gdzieś powody leżące gdzieś bardziej głęboko, nad którymi prawdopodobnie trzeba będzie pracować przez nieco dłuższy czas i nieco innym podejściem terapeutycznym, bo to nie są pewne mechanizmy i zachowania, nad którymi należy teraz pracować, ale być może trzeba wrócić do okresu, kiedy nasza tożsamość, kiedy nasza samoocena się budowała, czyli przynajmniej do czasu, kiedy byliśmy w wieku nastoletnim. W takim razie decyzja o tym, czy raczej mówiąc kolokwialnie, przyjęcie na klatę takiego stwierdzenia, że jestem uzależniony czy uzależniona od tego czy owego, niesie ze sobą znacznie głębsze konsekwencje niż taka, no, ta jedna rzecz, tak? Że jestem uzależniona od opalania na przykład, czy od ćwiczeń. Bo to w takim razie, z tego co pani mówi, świadczy właśnie o czymś głębszym i że trzeba będzie się zmierzyć jeszcze z czymś głębszym. Ale żebyśmy nie zostawiali może słuchaczy z takim samym wyzwaniem, to powiedzmy, że no, da się coś z tym zrobić. Absolutnie da się coś z tym zrobić. Mało tego, takie przyjęcie, że faktycznie jestem uzależniony, to jest absolutnie pierwszy krok ku
ku terapii, ku leczeniu, ku temu, żeby było lepiej. Więc to jest bardzo duża odpowiedzialność i mimo, że czasami osoby czują się, że to jest absolutnie najgorsze, czy jaka je spotkała, bo do tej pory jeszcze to wypierały, a teraz już się do tego przyznają, to jest ten moment, kiedy zaczyna się proces terapii, proces leczenia. W związku z czym z każdym z tych zaburzeń, czy nad każdym z tych zaburzeń da się pracować w sposób dość skuteczny, tylko trzeba po prostu udać się do specjalisty. I musi być ta motywacja. Powinna być ta motywacja, nawet jeżeli na początku jej nie ma, to są pewne techniki terapeutyczne, na przykład jak dialog motywujący, która to, że zbuduje tę motywację, bo to nie jest jak za dotknięciem magicznej różdżki, ale jesteśmy w stanie pracować nad motywacją tego klienta czy pacjenta, w zależności jakim zaburzeniu mówimy. Ja też chciałam troszeczkę optymizmu tutaj na koniec dodać. Ja w swoim doświadczeniu zawodowym wielokrotnie bywałam na meetingach osób uzależnionych od różnych rzeczy. To znaczy byłam na meetingach anonimowych alkoholików, byłam na meetingach anonimowych hazardzistów, anonimowych sieciocholików. Poznałam tych ludzi. Chcę powiedzieć, że ja się od nich bardzo dużo nauczyłam i takie doświadczenie, którym oni się mogą podzielić, doświadczenie w sumie polegające na przemianie swojej osobowości, ale często przemianie, która jest bardzo budujące, że ci ludzie bardzo często stają się kimś dużo mądrzejszym, głębszym, bardziej świadomym, umiejącym lepiej cieszyć się życiem, żyć dobrze, godnie. No, wszystkie słowa, które mi przychodzą do głowy, takie budujące przychodzą mi teraz do głowy. Ja jestem absolutnie przekonana o tym, że z każdego uzależnienia można wyjść i nawet powiem, że z tego powodu podjęłam szkołę terapeutów uzależnień, także w przyszłym roku będę instruktorem terapii uzależnień. Dlatego, że po prostu w to wierzę i sama widziałam to na własne oczy, że to może się stać. I jest o co walczyć przecież, tak. Prawda? Szanowni Państwo, to był kolejny odcinek cyklu o uzależnieniach behawioralnych, które Radio Tok FM przygotowuje wspólnie z Fundacją Inspiratornia. A rozmawialiśmy wcześniej o seksoholizmie, o uzależnieniu od hazardu, o tym, jak radzić sobie z uzależnieniem od nowoczesnych technologii u dzieci, o kompulsywnym kupowaniu, o uzależnieniu od internetu, o pracoholizmie. O tym wszystkim w Radiu Tok FM wspólnie z Fundacją Inspiratornia już było. Za tydzień będzie o zaburzeniach odżywiania. A wszystkie poprzednie odcinki znajdą Państwo w archiwum Radia Tok FM w naszej aplikacji, a także na stronie tokfm.pl w zakładkach Wieczór Radia Tok FM, trochę w kawałkach, bo część jest u Pawła Sulika, część jest u Hanny Zielińskiej, część jest u mnie, ale te wszystkie linki, podpowiem, są zgrupowane na stronie Fundacji Inspiratornia. A moimi gośćmi były pani dr Magdalena Robicka, psycholog z Akademii Pedagogiki Specjalnej. Dziękuję serdecznie. Dziękuję. Maja Ruszpel, prezeska Fundacji Inspiratornia. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. A można coś powiedzieć? Proszę. Jedno zdanie, że wszystkie osoby, które nas słuchały i może mają jakieś pytania albo chciałyby się poradzić, chciałam powiedzieć, że mogą zadzwonić do telefonu zaufania, który w Polsce działa codziennie od 17 do 22. Wystarczy wpisać do wyszukiwarki telefon zaufania uzależnienia behawioralne i tam dyżurują specjaliści. Na pewno mogą też być takim pierwszym kontaktem, który udzieli pomocy czy pokieruje, co dalej zrobić. A ja dzięki niezastąpionemu Pawłowi Kierzniewskiemu mam ten numer 801-889-880. Powiem jeszcze raz, 801-889-880. Tam też można zadzwonić, oczywiście anonimowo i tak dalej, i tak dalej. Także więcej informacji na stronie uzależnieniabehawioralne.pl. Szanowni Państwo, bardzo dziękuję za komentarze, dziękuję moim gościom. Za chwilę będą informacje, a po informacjach proszę koniecznie zostać, dlatego że będziemy rozmawiały wspólnie z z panią doktor Kamilą Tuszyńską o narracji powieści graficznej. Szaleństwa. Pogłębiać naszą świadomość, przede wszystkim mają pogłębiać nasze człowieczeństwo w takim szerokim rozumieniu, a dopiero później gdzieś na dalszym planie jest ta praca, która jest bardzo ważna, ale to nie jest w żaden sposób, ja tak uważam, cel studiów i cel studiowania. Pan Marek w swojej wypowiedzi użył takiego bardzo trafnego sformułowania, które już tu niejednokrotnie padło, zwłaszcza z ust pana profesora Michała Januszkiewicza, a mianowicie sens.
że uniwersytet, studia wyższe mają pozwolić nam i pomóc w odkryciu sensu naszego życia, bo gdybyśmy popatrzyli tylko i wyłącznie w taki pragmatyczny sposób na studiowanie, to o czym przed chwileczką mówiła Zuzanna, że mają nas przygotować do lepszej pracy, znaczyłoby poprzejo, to, że poprzejo. Jesteśmy... W rzeszowskiej prokuratury apelacyjnej Anna H. usłyszała zarzuty. NFZ funduje zapaść w leczeniu osób z zawałem serca, alarmują kardiolodzy. Identyczne wyniki w ostatnich meczach fazy grupowej Euro 2016. Włosi przegrali z Irlandczykami 0-1. Szwedów też jedną bramką pokonali Belgowie. Za chwilę mistrzowskie fakty sportowe. Prokurator apelacyjna w Rzeszowie usłyszała zarzuty, jak informowaliśmy w faktach Anna H. Została zatrzymana rano przez funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Zarzucono jej popełnienie w sumie 4 przestępstw, m.in. przyjęcie od przedsiębiorcy z Leżajska ponad 170 tysięcy złotych, w tym drogiego alkoholu i usług budowlanych, w zamian za podjęcie się załatwienia spraw w instytucjach państwowych, a także przedłożenia fałszywego dokumentu, by uzyskać pożyczkę. Podstawą postawienia jej zarzutów, jak poinformowali śledczy, były zeznania świadków, wyjaśnienia innych podejrzanych, a także treść zarejestrowanych rozmów telefonicznych. Anna H. miała się dopuścić zarzucanych jej przestępstw od kwietnia 2009 do lipca 2014 roku. Propozycje mogą ulec zmianie. Do piątku zbieramy opinie. To jedyny komentarz Narodowego Funduszu Zdrowia po spotkaniu ze specjalistami chorób serca. Lekarze alarmują, że nowe wyceny w kardiologii interwencyjnej spowodują zapaść w leczeniu osób z zawałem serca i wzrost liczby zgonów. Pogorszy się też kondycja finansowa szpitali. Nasz dziennikarz Mariusz Pikarski wyjaśni, co budzi największy niepokój kardiologów. Ustawianie pacjentów ze stanem przedzawałowym w kolejce. Taki będzie skutek przesunięcia rozpoznania dusznica bolesna do procedur limitowanych. Pacjenci nie mogą czekać, aż będą mieli zawał, mówi profesor Jacek Legutko z Kolegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Oczekiwanie na to u wielu chorych mogłoby być dla nich zagrażające. NFZ przekonuje, że rozpoznanie dusznicy jest nadużywane, bo NFZ płaci za każdy taki przypadek. Lepiej zmienić kryteria rozpoznania, mówi profesor Jarosław Kaźmierczak, krajowy konsultant w dziedzinie kardiologii. Możemy narazić bardzo, bardzo wielu pacjentów na utratę życia czy zdrowia. Zdaniem lekarzy NFZ funduje kardiologii zapaść przez same cięcia wycen. Jeżeli będzie mniej środków na leczenie, to będzie to ta terapia będzie musiała wykorzystywać środki tańsze, środki starsze. Ocenia prezes Towarzystwa Kardiologicznego profesor Piotr Hoffman i jak mówi, przez to wrócimy jako kraj do drugiej ligi w śmiertelności po zawale serca. Warszawa, Mariusz Piekarski. Niemiecki wicekanclerz będzie interweniował w sprawie odmowy rejestracji traktorów Ursusa za Odrą. Wicepremier Mateusz Morawiecki rozmawiał o tym problemie ze swoim odpowiednikiem w Berlinie. Tutaj pomimo uzyskanych europejskich certyfikatów, te traktory nie są dopuszczane, więc z jednej strony można powiedzieć, że bydgoska PESA wyprodukowała pociąg, który uzyskał homologację na rynku niemieckim, a więc bardzo duży sukces na wymagającym rynku niemieckim. Natomiast polskie traktory, mimo że są sprzedawane na całym świecie, nie są dopuszczone, więc skierowałem takie oficjalne pismo również oraz informację pełną do pana kanclerza Zygmara Gabriela i w tej kwestii obiecał mi szybką interwencję. Mówił minister rozwoju Mateusz Morawiecki. Takie są fakty. Niecodzienna wpadka złodzieja w Mikołowie na Śląsku. Pijany mężczyzna zasnął w skradzionym przez siebie samochodzie. Stojące auto na jednej z leśnych dróg zauważyli policjanci, którzy szukali tego właśnie pojazdu. Jak się okazało, złapany złodziej był poszukiwany aż 3 listami gończymi za wcześniejsze przestępstwa, które miał na swoim koncie. Laserowo lub chemicznie. Konkretnej metody jeszcze nie wybrano, ale jedno jest pewne. Bez względu na koszty, Tatrzański Park Narodowy usunie słoneczko wymalowane sprayem przez pseudoturystę na szczycie Giewontu. Sukcesywnie usuwane będą także inne napisy, którymi wandale przeozdobili w ostatnim czasie tatrzańskie skały, mówi Bogumiła Chlipała z TPN-u. Słoneczko, podobnie jak inne napisy, które są pozostawiane na skałach na terenie parku, zostanie usunięte. A już wiadomo kiedy? No nie, jeszcze tego nie wiemy. Będziemy testować różne metody, różne rozwiązania. Po przetestowaniu podejmiemy decyzję, czy któraś metoda jest tutaj odpowiednia, no bo musimy wziąć też pod uwagę to, że jest to park narodowy. Planowaliśmy takie testy w zeszłym roku, ale niestety był to okres jesienny i niskie temperatury już nam nie pozwoliły na przetestowanie niektórych metod. Przyznała Bogumiła Chlipała w rozmowie z Maciejem Pałachickim.
Przed mistrzowskimi faktami sportowymi jeszcze zaproszenie na jutrzejszy kontrwywiad RMF FM. Gościem Konrada Piaseckiego będzie Jarosław Gowin. Swoje pytania do wicepremiera możecie słać za pośrednictwem naszej strony rmf24.pl. Kontrwywiad, przypomnę, tuż po 8 rano. Radio, muzyka, fakty. RMF FM. Piłkarskie emocje gwarantuje producent okien firma Drutex, sponsor mistrzowskich faktów sportowych. Naszymi ambasadorami są Błaszczykowski, Pirlo, Lam. Gorących emocji na stadionach życzy sponsor mistrzowskich faktów sportowych, producent kotłów centralnego ogrzewania, firma Defro. Na gorące piłkarskie relacje zaprasza sponsor mistrzowskich faktów sportowych, zakłady mięsne Szubryt, producent wędlin tradycyjnych. Mistrzowskie fakty sportowe, Patryk Serwański. Zapraszam na mistrzowskie fakty sportowe z Labol. Faza grupowa Mistrzostw Europy zakończona. Jako ostatni awans wywalczyli Irlandczycy i Belgowie. Ci drudzy pokonali Szwedów 1-0. Bramkę strzelił Nainggolan. Szwedzi wracają do domu. Zlatan Ibrahimowicz żegna się z reprezentacją. Wczoraj poinformował, że jeśli zespół trzech koron odpadnie z Euro, on zakończy reprezentacyjną karierę. Irlandia ograła z kolei Włochów po trafieniu Roberta Brady'ego i awansowała z trzeciego miejsca. Ostatni dzień obfitował zresztą w niespodzianki. Portugalia zremisowała z Węgrami 3-3. To był zwariowany mecz. Przełamał się Cristiano Ronaldo, strzelił dwie bramki. Z kolei Islandia pokonała 2-1 Austrię po golu w doliczonym czasie gry. Wszyscy poza Austriakami grają dalej. Teraz przed kibicami dwa dni bez meczów. To może być ciężki czas, ale wynagrodzić powinna go sobota. Wtedy ruszy 1/8 finału. W tej fazie turnieju czekają nas takie hity jak Hiszpania, Włochy czy Chorwacja, Portugalia. Pierwszym ćwierćfinalistą zostanie jednak Polska albo Szwajcaria. Ten mecz w sobotę o 15. Szwajcarzy to bardzo doświadczony zespół. Większość zawodników to zawodnicy z Bundesligi. Będziemy na pewno musieli spiąć się na wyżyny. Również zagrać bardzo dobrze taktycznie od pierwszej minuty. Dobrze przeanalizujemy jeszcze przeciwnika i każdy przeciwnik jest w naszym zasięgu. Oceniał Tomasz Jadłowiec. Polacy od jutra będą trenować nowymi piłkami. Od fazy pucharowej wszystkie mecze Euro będą rozgrywane innym modelem futbolówki. A na koniec jeszcze odjeżdżamy od futbolu na rowerze. Maciej Bodnar został mistrzem Polski w jeździe indywidualnej na czas. Cóż, mogę się cieszyć. Ta forma chyba jest, tak jak sobie na razie planuję, coraz lepsza. Zobaczymy teraz właśnie, jak będzie na Tour de France. U pań złoto wywalczyła Katarzyna Niewiadoma. Piłkarskie emocje gwarantuje producent okien firma Drutex, sponsor mistrzowskich faktów sportowych. Naszymi ambasadorami są Błaszczykowski, Pirlo, Lam. Gorących emocji na stadionach życzy sponsor mistrzowskich faktów sportowych, producent kotłów centralnego ogrzewania, firma Defro. Na gorące piłkarskie relacje zaprasza sponsor mistrzowskich faktów sportowych, zakłady mięsne Szubryt, producent wędlin tradycyjnych. Lato ruszyło pełną parą, jutro upalnie, w dzień tylko na Lubelszczyźnie, Podkarpaciu i w Karpatach miejscami wzrost zachmurzenia, do dużego i przelotne opady deszczu, także burze, temperatura na przeważającym obszarze od 28 do 31 stopni, na Podlasiu i nad morzem no chłodniej, 25-28, ale nawet 32-33 kreski, we Wrocławiu, Zielonej Górze, Opolu. Smażalnia gotowa na przyjęcie klientów. Smażalnia gotowa, tak, my też już gotowi. W krótkich spodenkach. Agnieszka Radwańska pokonała Kanadyjkę Eugenie Bouchard 6-3, 6-3 w trzeciej rundzie turnieju WTA na kortach trawiastych w Eastbourne. Awansowała do ćwierćfinału. Jej kolejną rywalką będzie Słowaczka Dominika Cibulkowa. Renata Knapik-Miazga wywalczyła brązowy medal w turnieju indywidualnym szpadzistek szermierczych Mistrzostw Europy w Toruniu. W półfinale przegrała 12-15 z Romunką Simoną German, która później stanęła na najwyższym stopniu podium. Katarzyna Niewiadoma wywalczyła złoto kolarskich Mistrzostw Polski w jeździe indywidualnej na czas. Drugie miejsce na 26-kilometrowej trasie w Świdnicy zajęła Katarzyna Pawłowska, a trzecia była Małgorzata Jasińska. W rywalizacji mężczyzn najszybszy był Maciej Bodnar, wyprzedził Marcina Białopockiego i Mateusza Taciaka. Michał Kwiatkowski i Michał Gołaś nie pojadą w kolarskim wyścigu dookoła Francji. Polacy nie znaleźli się w składzie grupy Sky na rozpoczynający się 2 lipca Tour de France. Kwiatkowski, który ostatnio chorował, oraz Gołaś mają pojechać w odbywającym się równocześnie Tour de Pologne. Początek tego wyścigu 12 lipca. Relacje z trasy na antenie radiowej Jedynki. Twarzą w twarz. Nocne Polaków rozmowy. Upomnieli się o godne wynagrodzenie za swoją ciężką pracę. Dziś o protestach robotniczych w Radomiu i o brutalnym odwecie komunistycznych władz. O tym także, czy strajki sprzed 40 lat uruchomiły lawinę zdarzeń, która doprowadziła nas do tego, że możemy dziś w studiu Polskiego Radia rozmawiać o tym.
z działaczem opozycji antykomunistycznej, z Bronisławem Kawęckim, świadkiem i uczestnikiem tamtych zdarzeń. Będę rozmawiał za chwilę w paśmie Twarzą w twarz. Zapraszam, Jan Pospieszalski. W zachodzie głównie jak to jest? Powieść graficzna w ogóle wiąże się z zachodem. To znaczy wszystkie przykłady oprócz jednej powieści graficznej, którą omawiam w swojej książce, są zachodnie. Jest tylko jeden album polski. Natomiast jeżeli chodzi o to tło społeczne i kontekst kulturowy, to jest przede wszystkim to, co jest właśnie najważniejsze w powieści graficznej, oprócz samej opowieści oczywiście. I tym się różni przede wszystkim tego typu komiks od komiksu tradycyjnego o bohaterach. To znaczy tutaj trudno jest powiedzieć, jakie tematy nie są poruszane, ponieważ mamy pełen przekrój. Słuchajcie, jakbym panią zapytała, jakie tematy w literaturze nie są poruszane, prawda? Mniej więcej to jest to samo. To znaczy mamy i takie tematy, jak pani powiedziała, czyli i reportaże, i wtedy powiedzmy mamy powieści graficzne, dokumentalne. Większość to są opowieści fikcyjne albo łączące fakty i fikcje, ale rzeczywiście gdzieś z tyłu zawsze zakorzenione są w problemach. Albo na przykład ludobójstwie, albo prywatnych jakichś historiach, problemach w relacjach z najbliższymi, z matką, obciążeniem, powiedzmy, rodzinnym. Społecznym, co narzuca kultura, co my chcielibyśmy zmienić. Także rzeczywiście trudniej chyba jest powiedzieć, czego nie ma w powieści graficznej. No superbohaterów. No to tak, to tego nie ma. Ale mówi pani, że to jest bardziej teren zachodu. W Polsce też mamy rozwiniętą taką powieść graficzną, albo chociażby w Japonii, która kojarzy się z mangą. To rozumiem, nie jest to samo, ale może też tam jakoś wyewoluowało w tę stronę. To znaczy, w ogóle niedobrze byłoby zestawiać nasz komiks zachodni i powieść graficzną z komiksem wschodnim, czyli mangą, bo to jest zupełnie inna poetyka. Ja w swojej książce zaznaczyłam tylko to zagadnienie, bo to jest temat na inną książkę, ale różnice są kolosalne, zarówno w przedstawianiu historii, czyli mówiąc tak, żeby nasi słuchacze nas zrozumieli, zupełnie inna jest zawartość kadru. Pojawiają się takie pewne znaczki, kropelki powiedzmy, rzeczy, które dla nas w zachodniej kulturze są dość zaskakujące, bo to jest to, co bohater tak naprawdę ma w głowie i wskazówki dla czytelników, jak mają rozumieć jego miny, jego nastroje tak, i tak dalej. Tak, znaczy kropelki obok głowy znaczą, że się męczy na przykład, tak. Czy coś takiego. A wie pani, widziałam coś takiego w telewizji, nie przypomnę sobie niestety, czy to była telewizja japońska czy koreańska, ale generalnie daleko wschodnia, gdzie przeniesiono te znaczki do programu z udziałem ludzi. To był jakiś zupełnie głupawy program, rozrywkowy, gdzie oni musieli chyba się ustawić odpowiednio, żeby ich wielka tekturowa ściana z dziurą nie wypchnęła do basenu, co się oczywiście nikomu nie udawało, ale właśnie tam się pojawiły też te znaczki, czyli wzięto to z komiksu, ale to taka dygresja, tak mi się przypomniała, więc nie należy tego łączyć, pani mówi. To, że jedno jest narysowane i drugie narysowane, to jeszcze nie znaczy, że to jest to samo. Nie, i hieroglify, instrukcja obsługi z IKEA to też nie jest to samo. No właśnie, ale jest jeszcze świat amerykański, prawda? Jest szkoła amerykańskiego komiksu, czy też powieści graficznej i europejskiego, tak? Jest chyba też taki podział. Znaczy podziałów jest wiele, ale to myślę, że słuchacze, gdybyśmy zaczęli im teraz tłumaczyć, to by po prostu zmienili stację, ale byłaby szkoda. W dużym uproszczeniu można powiedzieć, że powieść graficzna amerykańska i europejska są dość zbliżone do siebie, bo powieść amerykańska korzenie ma z europejskich komiksów, a powieść graficzna, która pojawiła się w Europie po Stanach, tak naprawdę trochę wraca do swoich własnych korzeni przez dalszych kuzynów. Także to jest dość zabawne. Natomiast one są dość zbliżone. To znaczy zbliżone na tyle, na ile mogą być dzieła różnych autorów zbliżone. Bardziej chodzi mi o poetykę, o jakieś takie chwyty strukturalne, tego typu rozwiązania. Ale jest chyba trochę tak, że do komiksu czy powieści graficznej podchodzi się nieco... że to infantylizują, prawda, historię, tak? Albo, że to jest jakaś literatura z obrazkami, albo, że to jest nieruchomy film. Tymczasem przecież to jest, pani się zajmuje narracją, to jest zupełnie inny sposób na opowieść, mający kompletnie inne narzędzia, bardzo szerokie także, prawda? Tak. Nie nakładające się na jedno czy drugie, chociaż miejscami też oczywiście, ale jednak mający absolutnie własne, swoje. Jakie to są? Tak.
To znaczy tak jak każda dziedzina sztuki, bo a propos tego, co pani przed chwilą powiedziała, że komiks to jest na przykład unieruchomiony film, to równie dobrze moglibyśmy powiedzieć, że literatura to jest film bez ruchu i bez obrazu. I bez dźwięku. Obraz to już w ogóle tragedia. Tak więc każda z tych dziedzin ma swoje chwyty. Trudno powiedzieć w dwóch zdaniach, ale tak naprawdę o ile w przypadku filmu na przykład na bieżąco oglądamy każdą ze scen i nie możemy sobie porównywać sceny przed chwilą, która była. No nie mówię o sytuacjach, kiedy zrobimy stopklatkę czy przewiniemy, ale nie mamy przed oczami kilku scen. Natomiast w przypadku komiksu jedynym naszym ograniczeniem jest plansza, czyli to, ile kadrów mieści się na stronie, tak naprawdę determinuje nasz odbiór. Więc jest zupełnie inny sposób powiadania, bo to jest to, co dostajemy, jakie informacje dostajemy, za chwilę możemy weryfikować. I to w obrębie paska, powiedzmy trzech obrazków, umożliwia zupełnie inne rozwiązania graficzne, niespodzianki, nawiązania, jakieś takie szarady wizualno-intelektualne, czego film nie może zrobić. To znaczy możemy pewne... Może innymi środkami. Tak, właśnie mówię, dokładnie to mam na myśli, że nie może w ten sposób, może zrobić inaczej, ale nigdy nie zostawi koło siebie kilku kadrów. Oczywiście z wyjątkiem filmów eksperymentalnych, kiedy specjalnie jest pokazane kilka kadrów, co robią różni bohaterowie i tak dalej. No ale to są też eksperymenty, a nie specyfika danego medium. Tak, a nie specyfika i coś, co jest właśnie jego istotą jako taką. Chociaż przecież przeczytałem w pani książce, że tych sposobów na opowieści, na narrację może być bardzo wiele. Równie dobrze na jednej planszy, jak pani określiła, czyli na jednej stronie może być jeden kadr. Też może być. Jest bardzo dużo możliwości, prawda? Więc tutaj też jest dużo... No, jak autor zechce, tak sobie to skonstruuje. Tak, jego ograniczenie jest tak naprawdę strona. I dlatego zdarzają się powieści graficzne, które mają puste strony. Co też wnosi kolejne informacje, ponieważ w komiksie pozornie to, że nie jest, że niczego nie ma, to znaczy, że coś jest. Tylko tym czymś jest nic. Ale to nic też ma znaczenie. Więc albo to jest pauza, tak? Milczenie, coś takiego. Pauza, milczenie, upływ czasu zasygnalizowany, pustka, utrata przytomności. To może być bardzo dużo rozwiązań. Przejście do innego wątku, ucięcie tego wątku. Tak naprawdę to znowu nie można podać jakiejś jednej legendy, recepty, instrukcji, bo każda z powieści graficznych na bieżąco weryfikuje ten taki, powiedzmy, moduł powieści graficznej. A czy powieść graficzna musi mieć w sobie tekst? Taki normalnie pisany literki. To znaczy powieść graficzna bez tekstu jest po prostu powieścią niemą. Coś takiego się pojawiało w latach 20. To jest ekspresjonizm niemiecki i międzywojnie. I to jest bliski kuzyn powieści graficznej. To znaczy, gdybyśmy teraz wzięli dowolną powieść graficzną i właśnie wykreślili kumką, tak w cudzysłowie, przepraszam, autorów, tekst, właściwie jest dyskurs słowny, to otrzymalibyśmy te powieści nieme. I tego typu bardzo dużo, zwłaszcza w Niemczech, a później w Stanach, pojawiały się tak zwanych opowieści niemych. One były robione w miedziorytach i drzeworytach, więc były zdecydowanie cięższe niż nasze komiksy i były takim towarem luksusowym, jakim zresztą najbardziej takie elegancko i luksusowo wydane albumy powieści graficznych nadal są. Właśnie, wspomniała pani o czasach odległych dość historycznie. Kiedy to się zaczęło? Kiedy rodzą się komiksy? Kiedy rodzą się powieści graficzne właśnie? To jest jedno z pytań, które badacze komiksów zadają sobie od dekad, a tak naprawdę chyba już od wieków, przynajmniej od dwóch. To jest trudne pytanie. To znaczy ja to w dużym uproszczeniu dzielę na trzy okresy. Na coś takiego jak protokomiksy, prakomiksy i komiksy właściwe. I bo musimy sobie jakoś uporządkować te wszystkie narracje słowno-obrazowe, które pojawiły się w przeciągu ostatnich 30 wieków. I myślę tutaj zarówno o rzeczach takich jak kolumna Trajana, która stoi na środku Rzymu nadal. Przy niej jest bardzo dobra lodziarnia, więc można kupić lody i oglądać tę serpentynę, która opowiada historię, co się działo na tej kolumnie. Rzeczy takie jak tkaniny z Baie, wszystkie psałterze, które się pojawiały w XI wieku, to są rzeczy, które łączą słowo i obraz. I tak moglibyśmy mówić o kolejnych 8 wiekach, więc może pominiemy to. Natomiast to, co się dzieje w XVI, XVII i wzwyż wieku, to jest to, co już jest bliskie komiksowi. To znaczy, z jednej strony to są wszystkie satyry i karykatury polityczne, a z drugiej strony już próby jakichś seryjnych rycin, które dzielą opowieść na różne części.
Natomiast tak wielkie... No, drzwi gnieźnieńskie mamy taką opowieść niemu, tak mi się przypomniało. Mamy, teraz. Dokładnie. I tam są, i to jest fascynujące, ponieważ drzwi gnieźnieńskie są taką perełką. Powinniśmy się cieszyć, że mamy taki prototyp komiksu, ponieważ one opowiadają tak naprawdę dwie historie. Bo czytając od lewej do prawej strony każdy z rzędów, mamy jedną historię, a czytając od góry do dołu inną, tak. Naprawdę? Naprawdę. Z jednej strony mamy dzieje świętego Wojciecha, a w drugi sposób czytając mamy taką alegorię tego, co się dzieje na Ziemi, jak po kolei wygląda egzystencja ludzka. Także to jest naprawdę coś... Bardzo przemyślane. Bardzo przemyślane. Także no myślę, że warto odwiedzić chociażby z tego powodu i zobaczyć. Nie tylko Rzym i lodziarnie, ale też nasze drzwi gnieźnieńskie. Ale to są te historie, to są te korzenie bardzo odległe, głębokie. A gdzie się tworzy ta nowoczesna opowieść graficzna? To, co pani jako badaczka by powiedziała, tak, to już jest to. Tak, to już jest to, no to znowu to pytanie. Pierwsza powieść graficzna, taka uznawana za taką, pochodzi z 1978 roku i to jest Willa Eisnera Umowa z Bogiem. A dlaczego? A dlatego, że Eisner w podtytule użył sformułowania powieść graficzna i tak naprawdę to był chwyt marketingowy, ponieważ bał się, że wydawca nie wyda czegoś, co jest komiksem. I dlatego uznajemy, że to jest pierwsza z powieści graficznych, ale tu jest oczywiście gwiazdka, jak zwykle w historii komiksu, ponieważ w tych czasach już trzy osoby zupełnie niezależnie od siebie posługiwały się terminem. A jakby tym samym nazywając swoje trzy dzieła. A jakby tego było jeszcze mało, to już kilka dekad wcześniej pojawiały się terminy, które nawiązywały do tego bezpośrednio i tak naprawdę i w latach 50. i 60. Ten termin już funkcjonował lub terminy bardzo zbieżne.